pokój i dobro. Księga Dziejów Apostolskich, którą czytamy przez cały okres wielkanocny, rozpoczyna się od szczególnego zadedykowania tej księgi pewnej osobie, mianowicie niejakiemu Teofilowi. I od razu możemy zadać pytanie na dzisiaj, co oznacza z języka greckiego imię Teofil? Odpowiedź A. Przyjaciel Boga. Odpowiedź B. Zgłębiający teologię. Odpowiedź C. Sługa Boży. Odpowiedź prawidłową poznamy na końcu. A tymczasem sięgnijmy do początku Dziejów Apostolskich, bo do tego chciałem nawiązać. Początek Dziejów Apostolskich, dzieło świętego Łukasza po Ewangelii, jak niejako drugi tom dzieła Łukaszowego, opisuje fragment, moment wniebowstąpienia Pana Jezusa, a więc ten szczególny moment, kiedy 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus był z uczniami na ziemi, a następnie po 40 dniach wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. A czy wiemy, co robił z uczniami Pan Jezus przez te 40 dni? Być może nie wiemy wszystkiego dokładnie, ale niektóre elementy tego czasu od zmartwychwstania do wniebowstąpienia, one są opisane w Ewangeliach. Pan Jezus ukazywał się uczniom, dawał im dowody, że żyje, a najczęściej jadał z nimi posiłki. Chyba to, co każdy lubi, czyli zasiąść za stołem, zjeść smaczny posiłek. Jezus z uczniami często jadał posiłek, ukazywał się im, mówił im też różne ważne rzeczy dotyczące tego właśnie, dotyczące Królestwa Bożego. Jak czytamy w tym fragmencie Dziejów Apostolskich początkowym, powiedziane jest, im też, uczniom, Jezus dawał po swojej męce wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A więc mówił im o tym, co my nazywamy w tym języku naszym teologicznym Królestwem Bożym. Oczywiście nie chodzi o takie królestwo, jak my rozumiemy, że mamy na przykład w Anglii królową, czy w innych krajach są jeszcze królowie i tam są królestwa lepsze lub gorsze, ale zawsze ziemskie, ludzkie. Natomiast mówiąc o Królestwie Bożym, mamy na myśli o tym prawdę o tym, że Bóg rzeczywiście może panować. Bóg przejmuje kontrolę nad światem w sensie pozytywnym, jako ten, który może rzeczywiście w naszych sercach i w tym świecie mieć coś do powiedzenia. Jezus mówi o tym, że Królestwo Boże już dokonuje się na ziemi. Możemy powiedzieć, że są takie trzy niejako fazy tego wejścia królowania Bożego w świat. Pierwszą była sama obecność Chrystusa na ziemi, który głosił uczniom słowo, uzdrawiał, a więc zasiewał to ziarno Królestwa Bożego. Później, po Jego zmartwychwstaniu, to są czasy Kościoła, również dzisiaj to Królestwo Boże się rozwija, niejako jak ta roślina wzrasta, czy rozszerza się, po to, aby ostatecznie wydać owoce, ale w pełni te owoce Królestwa Bożego będziemy dopiero mogli oglądać kiedyś w przyszłości w niebie. A więc ta pełnia Królestwa będzie dopiero w przyszłości na nas czekać. Tu jeszcze do końca jej nie mamy, dlatego modlimy się też w modlitwie Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Oczywiście nie znaczy, że tak jak jest w niebie, tak jest i na ziemi, czy będzie w niebie tak jak jest na ziemi, wręcz przeciwnie, będzie inaczej, ale chodzi o to, że to, co już jest w niebie, więc to Boże Królowanie, ta radość pełnia szczęścia, bezpieczeństwa, pokoju, tu na ziemi jeszcze do końca nie doświadczamy, ale ona powoli się realizuje i kiedyś, wierzymy, zrealizuje się w pełni. Czyli opowiadając im o Królestwie Bożym, niejako można też powiedzieć, że roztoczył nad nimi wizję nieba, jak w tym niebie będzie, żeby zatęsknili i żeby tutaj na ziemi tego celu naszego życia nie zgubili. Dokładnie. I tak sobie myślę, że to jest pewna klamra i dopełnienie tego, czym Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność i po części czym przyciągnął swoich uczniów. Bo tutaj teraz jak opowiadałeś, jak mówiłeś o tych jezusowych spotkaniach z apostołami, o tym Królestwie Niebieskim, to przypomniał mi się fragment książki Romana Brandstettera, bardzo znanego polskiego pisarza. Ja prywatnie uważam najlepszego poety i pisarza polskiego. I on w swoim wielkim dziele, życiowym dziele Jezus z Nazaretu, opisując ten fragment, kiedy Jezus powołuje pierwszych apostołów, czyli Jakuba, Jana, Piotra czy Andrzeja, na takie pytanie, kiedy oni idą za Nim. Właśnie Jan Chrzciciel wskazał Jezusa jako Baranka Bożego, oni poszli za Nim. Pan Jezus tak troszkę obcesowo ich wtedy pyta, czego szukacie? No i oni pytają Go, Nauczycielu, gdzie mieszkasz? No takie dziwne pytanie, choć nam się wydaje oczywiste. No, jak kogoś poznaje, to chce się dowiedzieć, skąd jest i gdzie mieszka. Więc oni pytają Pana Jezusa, gdzie mieszkasz? I On mówi, chodźcie i zobaczcie.
I ewangelista Jan tak bardzo krótko pisze, że poszli i zobaczyli. Ale właśnie co zobaczyli? Co pokazał im Pan Jezus? Czy pokazał im swój dom w Nazarecie? Czy pokazał im swój dom w Kafarnał? Tego nie wiemy. I właśnie mistrz Roman w tej swojej literackiej wizji i swojej literackiej wersji mówi o tym, że Pan Jezus roztoczył nad apostołami wizję nieba, że tak naprawdę jego dom to jest niebo. Bo przecież sam powiedział, że lisy mają nory, ptaki podniebne swoje gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie złożyć swojej głowy. Więc nie chodziło tutaj o to ziemskie mieszkanie, że zaprosił ich do siebie na kawę, herbatę i jakieś dobre ciastko, tylko opowiedział im tak naprawdę, gdzie on mieszka, skąd przybywa, dokąd wróci i gdzie chce pociągnąć wszystkich ludzi, bo mówi, przyciągnę wszystkich do siebie. Więc to tak jest dla mnie takim uzupełnieniem i taką klamrą, że na początku pokazał im niebo, czy opowiedział o tym niebie i teraz, kiedy zamyka się jego działalność, czyli nie tylko mówił, ale swoim życiem objawił Boga Ojca i swoim życiem pokazał, jak bardzo Bogu na nas zależy, właśnie poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I teraz jakby stawia kropkę nad i mówi, chciałbym, żebyście byli w niebie. Pamiętacie, co wam mówiłem na początku? Pamiętacie, dlaczego poszliście za mną? Pamiętacie, jaki mamy cel w swoim życiu? Dzisiaj niejako do tego wraca, opowiada im o tym Królestwie Bożym i... No to rzeczywiście jest bardzo ciekawa intuicja, ponieważ kiedy dzisiaj w to święto wniebowstąpienia patrzymy na Chrystusa, który wstępuje do nieba, to oczywiście nie chcemy przez to powiedzieć tylko, że wspominamy, jak to Panu Jezusowi udało się pokonać siły grawitacji albo wrócić do domu Ojca tylko prywatnie, ale wierzymy, że jest to wskazanie właściwego celu dla nas. Jezus wstąpił do nieba, powrócił do Ojca, zasiadł po Jego prawicy, a więc jest teraz również razem z Nim króluje jako Bóg, ale tym samym pokazuje nam cel, że nasze życie tu na ziemi nie jest tylko po to, żebyśmy sobie dobrze je przeżyli, żeby nam było przyjemnie, wygodnie i jak najlepiej dorobić się czegoś, co możemy, ale Chrystus pokazuje, nasze życie ma cel. Pan Bóg nie stworzył nas tak po prostu i róbcie, co chcecie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale Pan Bóg nas stworzył po to, abyśmy z Nim razem mogli kiedyś królować w niebie. A więc celem naszego życia, to jest ta kategoria celowości bardzo istotna, celem naszego życia jest niebo. To znaczy, że wszystko, co się tu dzieje na ziemi, wszystkie stworzenia również, mają nam w tym celu pomagać. Idąc jeszcze dalej, jeżeli są jakieś rzeczy, chociażby piękne i dobre i nawet przyjemne, ale nam w tym celu dojścia do nieba nie pomagają, to warto je sobie podarować. A jeśli są jakieś inne rzeczy, jakieś środki, które w tym celu mogą nam pomóc, chociaż może są trudne albo niekoniecznie przyjemne, to mimo wszystko warto je stosować, bo służą nam, aby osiągnąć prawdziwy, najważniejszy cel naszego życia. Czyli to jest trochę podobne do tego, co niedawno mówiliśmy o krzewie winnym, o właśnie o liściach i owocach, właśnie, że jest to przecinanie, jest to oczyszczanie i dlatego, żeby były owoce. Nie chodzi o to, żeby winnica była ładna i zielona, tylko żeby winnica miała ładne winogrona. Tym najbardziej się cieszymy, a nie samymi liśćmi. Więc tutaj tak. Nie chodzi tylko o wyłącznie taką bujność, ale chodzi jednak o owoce. I w celu naszego życia chodzi o niebo, a nie tylko o te środki, które tutaj możemy zdobyć czy otrzymać. I same w sobie są dobre i piękne, ale Pan Jezus mówi, no na tym się nie zatrzymuj, idź dalej. Piękny jest ten świat, ale chciałbym Ci pokazać jeszcze coś więcej. Dobre są tutaj te dary duchowe, które mamy, ale chciałbym Ci pokazać coś więcej. Coś, co święty Paweł później wyrazi słowami, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Właśnie, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Pan Bóg. Choć piękne rzeczy tu widzimy, piękne słyszymy i to nasze serce do niektórych rzeczy albo nawet i osób się rwie. Ale no, to, co będzie w niebie, chyba będzie przekraczać. Tak. Przekracza nasze wyobrażenie. To coś, co możemy tylko wiarą przyjąć, że skoro Pan Bóg to wszystko stworzył, to jeszcze lepsze rzeczy nam przygotował w niebie. Czyli już wiemy, że Pan Jezus pokonał siłę grawitacji, jak to ładnie powiedziałeś, wstąpił do nieba, no i co? Zasiadł sobie po prawicy Ojca, nogi położył na krześle i mówi, tato, robota wykonana, moja szychta zakończona. Mogę odpoczywać. Tak to, tak to wygląda? Zdecydowanie nie. Chrystus oczywiście zasiada po prawicy Ojca, ale nie po to, żeby odpoczywać, ale po to, żeby po tej prawicy, prawica w języku biblijnym oznacza też moc, siłę do sprawowania urzędu Bożego. I Chrystus jest tym, który również teraz z nieba pomaga nam, daje nam możliwość, abyśmy do tego celu, do Niego dążyli. I rzeczywiście w Ewangelii, którą słyszymy podczas tej niedzieli, to jest końcówka Ewangelii według świętego Marka, powiedziane jest,
Jezus mówi przed niebowstąpieniem: te znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Mamy więc zapowiedź pewnych znaków. Znaków, które mają się realizować jako dowody tego, że Bóg, że Chrystus jest z nami i pomaga nam w dojściu do tego celu. Chociaż wydaje mi się, jak czytam o tych znakach, to tak na co dzień, prawdę powiedziawszy, nie widzę, żeby tak chrześcijanie, każdy wypędzał złe duchy, żeby każdy mówił różnymi językami. Jak ktoś się nauczy, to się nauczy, ale nie każdy ma taką zdolność. Tak, żeby... jak ty, znać grecki, łaciński i hebrajski. Tak, czy na przykład, żeby pić zatrute rzeczy i żeby nie zaszkodziło. Choć tą Coca-Colą, to bym dzisiaj to... No różnie rzeczywiście jest. Ale myślę, że możemy jakoś głębiej i szerzej zrozumieć ten rodzaj przeżywania znaków, które Bóg nam daje. Głębiej możemy na nie spojrzeć tak trochę alegorycznie, to znaczy w sposób nie tylko dosłowny, choć ta dosłowność też się realizuje. Modlimy się za chorych, kładziemy na nich ręce i często odzyskują zdrowie. Nie zawsze, ale często. Złe duchy też są wypędzane. Tak? To mamy świadomość sakramentów. Tak? Jest sakrament namaszczenia chorych, jest oczywiście modlitwa nad osobami opętanymi, są egzorcyzmy. To wszystko dzisiaj w Kościele się dzieje, ale pozostaje pytanie, co na przykład my kapłani, to wiemy, jak sprawujemy sakramenty, ale co może robić każdy jeden uczeń Chrystusa. I gdybyśmy spojrzeli na to trochę szerzej, tak w takim stopniu duchowym, to ta moc Chrystusa, która nam towarzyszy, pozwala nam żyć na tym świecie zupełnie inaczej, niż podpowiada nam ten świat. Że te nowe języki, które są, to niekoniecznie chodzi o angielski, niemiecki, tak jest, i wszystkie inne języki, ale może chodzi o taki zwykły język, żeby się dogadać z drugim człowiekiem, czyli język miłości. Mhm. Język miłości taki, że wydaje się, że na świecie jest więcej rzeczy, które nas różnią, że nie potrafimy się dogadać. Pierwsza różnica to jest taka, że ktoś jest kobietą, ktoś mężczyzną i wydaje się, że nie można już teraz przekroczyć tej granicy pozornie nieprzekraczalnej, że ktoś jest młody i ktoś jest stary, więc jest konflikt pokoleń, że mamy jakieś urazy do siebie. Nagle okazuje się, że możemy rozmawiać nowym językiem, czyli językiem miłości. Że możemy coś zatrutego przyjmować i nie będzie nam szkodzić. Zobaczcie, ile złych rzeczy słyszymy. Toksycznych. Toksycznych, tak jest. Ile słów jest wypowiadanych w naszym kierunku przez czasami bliskich, nie tylko przez wrogów, ale i bliskich. Tak. Wystarczy, że ktoś powie: ty nic nie potrafisz, ty się do niczego nie nadajesz, z ciebie to nic nie wyrośnie, z ciebie to nic nie będzie. Są oczywiście jeszcze gorsze rzeczy, których nie wypada tutaj mówić. To wszystko słyszymy. To jest trucizna, która próbuje w nas wejść. I dzisiaj Chrystus mówi, no jeśli coś zatrutego będzie, to wszystko nie musi nam szkodzić. Właśnie możemy mieć w sobie tą moc Chrystusa, mieć taką miłość, mając pewność miłości Bożej, że to nam nie będzie szkodzić. Mhm. Rzeczywiście te znaki możemy realizować, przy czym... Powracamy do tego samego. Warto jednak, aby te znaki mogły się w nas realizować, musimy mieć ciągle przed sobą cel, do którego dążymy. I pytanie zawsze powinno być aktualne dla nas, czy my faktycznie dążymy do tego celu. Czy ja dzisiaj tęsknię za niebem? Gdyby Pan Bóg przyszedł i powiedział: możesz pójść do nieba, czy ja bym chciał tam pójść, czy powiedziałbym: no jeszcze może trochę, bo jeszcze trochę ciekawych rzeczy mnie tu czeka. No to może jakaś anegdota właśnie o niebie, bo takich anegdot jest sporo. Tu przypomina mi się anegdota o dwóch piłkarzach. Dwóch kolegach, którzy kiedy mogli, to grali w piłkę, a potem kiedy już nie mogli, to oglądali. Bardzo namiętni kibice, więc największym świętem pewnie były Mistrzostwa Świata i potem Mistrzostwa Europy i Liga Mistrzów. No ale widzieli, że lata płyną, że kiedyś z tego świata będą musieli odejść i zastanawiali się, bardzo ciekawe zastanowienie się jak na piłkarzy, czy w niebie będzie piłka nożna. To znaczy, czy ktoś będzie tam w tym niebie grał, czy będzie jakaś liga, czy będą jakieś rozgrywki. I co więcej, czy będzie można oglądać i kibicować. I tak się umówili, że który pierwszy z tego świata odejdzie i pójdzie do nieba, rozejrzy się, zobaczy i wróci w jakiś sposób tajemniczy i powie temu, który tutaj pozostał. No i tak się stało. Jeden z tych bohaterów, pierwszy, odszedł z tego świata, rozejrzał się po tym niebie i zgodnie z umową wrócił. Któregoś razu w nocy, no niech się ta akcja dzieje w nocy, bo ta noc nam się tak kojarzy zawsze duchowo, przyszedł do swojego kolegi, on wcale się nie wystraszył, bo przecież czekał na niego, więc to nie była jakaś tam dusza czyścowa czy jakaś zjawa, której się bał. Przyszedł ten jego kolega i mówi: słuchaj, mam dla ciebie dwie wiadomości. Mówi: pierwsza,
najważniejsza w niebie jest piłka nożna. Bóg Ojciec kibicuje, Pan Jezus kibicuje, Matka Boża kibicuje, apostołowie to w ogóle grają, to jest Ekstraliga i potem wszyscy inni, którzy tam się dostali, też tworzą drużyny, też tworzą ligi, grają. A ten kolega mówi, wspaniała wiadomość. Mówi, a jaka jest ta druga? A mówi, grasz jutro. No, czyli można powiedzieć, że w sumie otrzymał dwie dobre wiadomości. Chociaż no, nie wiadomo, czy ta druga była dla niego dobrą. No właśnie, zależy jak na to spojrzymy. Na pewno ta pierwsza, że w niebie jest piłka, to teraz jest tylko pytanie, czy ja już bym chciał tam trafić. Mhm. Czy to jest dobra wiadomość, że tam trafię? No właśnie, to jest to nasze pytanie o tę tęsknotę, o pragnienie nieba. Oczywiście żyjemy, dopóki Pan Bóg nam pozwala to żyć, ale zawsze z tą tęsknotą, że to, co mamy tu na ziemi, to bynajmniej nie jest wszystko. To jest to, co nam Pan, to jest ta droga, którą pokonujemy, czasem lżejsza, czasem cięższa, ale cel zawsze jest ten sam, niebo. No, jest tylko jedno niebezpieczeństwo, żeby środki, które daje nam Pan Bóg tutaj, żeby przekonać nas o swojej dobroci i pomocy, żeby te środki nie stały się celem w samym sobie. Bo mogę mieć wspaniały dom tutaj i powiem sobie, no ten dom jest tak wyjątkowy dla mnie, jest wszystkim dla mnie, że nie chciałbym go opuścić. A Pan Jezus chce powiedzieć, ale będziesz miał w niebie mieszkanie, lepszy dom. Tutaj mogę mieć osoby, które kocham i wydaje mi się, że tu jest moje szczęście, tutaj jest moja miłość. No i wcale do tego nieba tam się nie rwę. Wiele rzeczy tutaj może mnie zachwycać i nie chciałbym ryzykować zgodnie z przysłowiem. A propos właśnie. Bo musi być przysłowie, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Że to, co mam tutaj, no może to jest taki malutki wróbelek, faktycznie, nie należy do największych ptaków, ale ja już go dzisiaj mam. Co z tego, że tam na dachu siedzi sobie taki tłuściutki gołąbek i jest większy i lepszy i dostojniejszy. Ale on jest na dachu. Ja nie wiem, czy tam sięgnę, ja nie wiem, czy tam dojdę, ja nie wiem, czy jestem w stanie go pochwycić. To, co mam tutaj, wydaje mi się już najlepsze. Tamto jest ryzykowne. I czasami tak myślimy, że lepsze jest to, co mam tutaj. Wiem, że to są Boże dary, ale wydaje mi się, że ja tam do nieba nie dosięgnę. Wiem, bo słyszę często, że tam będą lepsze rzeczy, ale czasami boję się zaryzykować. Czasem warto ryzykować. I dzisiaj Chrystus, który wstępuje do nieba, zasiada po prawicy Ojca, zaprasza nas. Mówi, lepiej jest tam niż tu na ziemi. Obyśmy nigdy tego celu z naszego wzroku nie stracili, aby niebo zawsze było naszym pragnieniem. No to chyba pozostaje nam rozwiązanie zagadki początkowej. Zapytaliśmy, co oznacza imię Teofila, a więc tego, któremu święty Łukasz dedykuje oba swoje tomy, czyli Ewangelię według świętego Łukasza oraz Dzieje Apostolskie. Odpowiedź A. Przyjaciel Boga. Odpowiedź B. Zgłębiający teologię. Odpowiedź C. Sługa Boży. Odpowiedź prawidłowa. A. Przyjaciel Boga. Teofilos to jest ten, który kocha, czyli przyjaciel Boga. Obyśmy i my, dążąc zawsze do nieba, takimi Bożymi przyjaciółmi byli. Pokój i dobro.